Kilka lat temu rodziło się w Polsce około 400 tysięcy dzieci rocznie. 40 lat temu było to ponad 500 tysięcy dzieci rocznie. Dzisiaj liczba urodzeń oscyluje wokół 300 tysięcy dzieci rocznie i najprawdopodobniej w kolejnych latach będzie spadać. Od około 30 lat utrzymuje się zjawisko depresji urodzeniowej, czyli niskiej liczby urodzeń, która nie zapewnia prostej zastępowalności pokoleń, jak podają statystycy. Współczynnik dzietności obniżył się z 1,39 w 2020 roku do 1,33 w 2021 roku, co oznacza, że na 100 kobiet w wieku rozrodczym, to jest kobiet między 15 a 49 rokiem życia, przypadało zaledwie 133 urodzonych dzieci. Podczas gdy o stabilnym rozwoju demograficznym mówimy dopiero w przypadku 210 do 215 urodzonych dzieci. Demografowie wskazują jako jedną z najistotniejszych przyczyn takiego stanu rzeczy likwidację dofinansowania in vitro. Przez ostatnie 7